No cześć, witam Was serdecznie. Dziś troszkę cieplej, wyszedłem na ogród zobaczyć, co się dzieje. No i zobaczcie, magnolia. Już widać, że czuje wiosnę. Już ma pąki. Mimo, że jest dopiero 5 lutego, już powolutku szykuje się do kwitnienia. Azalie również, całe w pąkach. Ale nie o tym dzisiejszy film, ponieważ dziś chciałem Wam pokazać, jak wyglądają koszty ogrzewania mojego tracha w tej przy dużej budce, jak na niego. Ubranko mu troszkę za duże uszyłem, ale mam nadzieję, że dorośnie. Koszty ogrzewania tracha od początku tego roku. W tamtym roku nie było mrozów, były 3 dni dosłownie mrozów, grzałem 3 razy, ale nie włączyłem jeszcze licznika. Proszę bardzo, 31 kWh. To jest stan od 1 stycznia. Do tego należy dodać około 20 kWh, które zużyłem przez te 3 dni tych dużych mrozów grudniowych. Czyli generalnie miesiąc czasu 30 kWh. Liczmy po 70 groszy. Nie wiadomo dokładnie, ile energia będzie kosztować. Nikt tego nie wie w dzisiejszych czasach. Ale można przyjąć 70 groszy, czyli 21 zł miesięcznie. Za styczeń 21 zł. No mam nadzieję, że kolejne miesiące nie będą droższe, więc rzeczywiście no, grzanie jednej palemki to nie jest jakiś wielki koszt. Szczególnie przy lekkich zimach. Mam pytania na kanale, dlaczego ja okrywam tracha, jak nie mam mrozów, nie odkrywam go. Jak widzicie, listeczki bardzo ładne, gdzieś tam jakąś plamkę grzybową widać, bądź drobne uszkodzenie mrozowe przez te kilka dni, które, bo on do grudnia, do świąt stałe z okrycia właściwie, można powiedzieć. Dlatego ukrywam tracha, ponieważ chcę mieć ładne liście na tej roślince. Inwestycja kilkudziesięciu złotych to nie jest majątek. Nagrzanie, choć teraz właściwie już można powiedzieć, że jest na tyle ciepło, że system grzejny się w ogóle nie włącza. Bardziej zależy mi na tym, żeby były to ładne liście, niezagrzybione, a od deszczu, śniegu, wiatru wiadomo, że rośliny bardzo poniszczy. Ja zamierzam go odsłonić dopiero pod koniec marca. Na razie niech sobie stoi w budce, ma w niej w miarę jasno. Mam nadzieję, że przezimuje właśnie w takim stanie, w jakim teraz go widzicie, czyli ładne zielone listeczki. No właśnie zaczyna padać śnieg, robi się powoli śnieżyca. Błyskawicznie pokażę Wam jeszcze, jak przezimowały rośliny. Tyle tu obrazki włoskie, to nie będę się skupiał, bo to przezimowało ładnie. Tutaj jest eukaliptus guni. Jak widać, ma drobne kropeczki na liściach. Są to ślady mrozowe, no ale był owinięty. Roślina na pewno przeżyła. Natomiast w jakim stanie okaże się na wiosnę? To jest eukaliptus. Poodkrywałem szybciutko, bo ma być tydzień ciepło. Niech się troszkę przewietrzą. Ruszczyk myszopłoch. Wygląda nieźle, chociaż ma obgryzione listki. Ja nie wiem, czy jakiś opuchlak go tutaj nie je, bo chyba się pogłębiły te pogryzienia na tych górnych gałązkach, bo te dolne są świeże i ładne, te nowe, młode, ale te górne wydaje mi się, że był mniej ogryziony. Aukuba japońska pięknie przezimowała, no tu gdzieś w jakimś tam miejscu wyszły jakieś plamki, jakaś zgnilizna, ale to pewnie od tego, że była zakryta, nie było dostępu powietrza. Jak widać, te nowe listki już są bez żółtego. Wariegacji nie widać, no bo była zaciemniona całkowicie. Ale to takie pojedyncze listki tylko gdzieś tam szwankują, natomiast cała roślinka jest w rewelacyjnym stanie. Dobrze, to te dwie. Jak widać, żurawki się mienią kolorowo. Nie gubią liści na zimę. Są cały czas kolorowe, więc taka ewidentna ozdoba ogrodu zimowa. A teraz jeszcze szybciutko pokażę Wam teraz fację japońską, ale przedtem chciałem pokazać miskanta. Zobaczcie, to już jest działka, którą ogarnąłem. Dzisiaj tam stoi pełny kubeł liści z miskanta. No niestety, jest to straszny śmieciarz. I teraz pytanie, dylemat każdego. Trawę wycinamy na wiosnę. Czy miskanta ciąć wcześniej, jesienią, czy na wczesnym przednówku, czy rzeczywiście czekać do wiosny? No teoretycznie powinno się czekać do wiosny. Trawy zgodnie z zaleceniami tak się powinno ciąć. Natomiast miskanta chyba trzeba ciąć wcześniej. Robiłem to w niektórych poprzednich latach i rzeczywiście nie miałem śmietnika na działce. A teraz to właściwie pozostaje wziąć grabie i się narobić, bo trzeba to wszystko ogarnąć. Ja tu z grubsza posprzątałem, w tej chwili już nie ma takiego sajgonu, jak widzicie. No ale niestety, to jest wada miskanta. Śmieci, straszny wiatr to rozwiewa. Ja mam tą działkę taką troszkę pozagradzaną, jak widzicie, tu są tuje, gdzieś na tujach się pozatrzymywało, ale właściwie no wszystko jest do sprzątania. Dobrze, szybciutko do faksji i kończymy. Bałem się trochę o mojego Moaja, bo to taki pierwowzór, prototyp, czy mi nie popęka na mrozie, ale wytrzymał tutaj przed domem. Co prawda jest troszkę osłonięty od deszczu, ale wytrzymał przed domem te minus kilkanaście stopni, także nic nie popękało. Także wersja autorska chyba się sprawdziła. No i facja japońska. Zobaczcie, w jakim jest ładnym stanie.
Aż miło popatrzeć. Gdybym jej nie okrył, to pewnie by miała połowę czarnych liści. W dniu wczorajszym, jak ją odkrywałem, o, właśnie został, stożek wzrostu, szlak trafił. Niestety, no ale to są te najmłodsze części rośliny, one są najmniej odporne. Generalnie wszystkie liście zielone. Jeden czarny liść wczoraj oderwałem, to od razu się tutaj przyznam, już go nie widać, bo przy odkrywaniu od razu go wyrzuciłem. Ale no musiał być jakiś uszkodzony wcześniej, że nie wytrzymał tych mrozów. Także generalnie w tym roku lekka zima, wszystko w miarę ładnie zimuje i żeby to wszystko przezimowało nam w idealnym stanie. Pozdrawiam i uciekam, bo sypię ze śnieniem.